Witamy Państwa w Energy Gaz Polska. Dziś przedstawiamy Państwu, jak wygląda serwis instalacji LPG w samochodzie hybrydowym. Posłużymy się przykładem popularnej na naszym rynku Toyota Auris, która jest obecnie najchętniej kupowanym i użytkowanym pojazdem hybrydowym. Bardzo często wykorzystywany jest jako pojazd na taksi. Co jest oczywiście w pełni zrozumiałe, gdyż auto hybrydowe w ruchu miejskim pali około 6 litrów LPG, co oznacza, że koszt pokonania 100 km to niecałe 10 zł. Kilka słów o samym aucie. Mamy tu system dwóch silników. Klasyczny silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra w klasycznym czterocylindrowym układzie i w technologii pośredniego wtrysku. Silnik spalinowy wspierany jest przez silnik elektryczny, którego elementy widzimy na przykład w tym miejscu. Podczas jazdy w ruchu miejskim auto porusza się całkowicie na silniku elektrycznym lub wykorzystuje moc obu silników. Cały zestaw generuje moc 136 koni mechanicznych. Jak wygląda serwis instalacji LPG w aucie hybrydowym? Dokładnie tak jak w klasycznym aucie z benzynowym silnikiem. W tym przypadku w aucie mamy do czynienia z instalacją BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD. W przypadku klasycznego serwisu dokonujemy wymiany filtrów, sprawdzenia i kalibracji systemu oraz aktualizacji systemu, jeżeli jest taka wymagana. Należy pamiętać, że w przypadku aut hybrydowych instalacja montowana jest do silnika spalinowego, nie elektrycznego. Dlatego serwis, a także eksploatacja przebiega podobnie. Jednak w przypadku aut hybrydowych serwis LPG jest szczególnie ważny, zwłaszcza sprawdzenie i aktualizacja oprogramowania, gdyż auto często przełącza się pomiędzy silnikiem elektrycznym a jednostką spalinową zasilaną LPG. Aby zapewnić bezproblemową jazdę na LPG, należy dokonywać terminowych serwisów i tylko w autoryzowanych i sprawdzonych serwisach LPG. Oczywiście w Energy Gaz Polska wykonujemy profesjonalny serwis, a także diagnostykę nawet najnowszych modeli aut hybrydowych wyposażonych w instalację LPG. Jeżeli w aucie nie ma większego problemu, serwis zajmuje mniej niż pół godziny. W przypadku instalacji BRC serwis należy dokonywać co 15 tysięcy km lub raz na rok. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do naszego serwisu, gdzie bez problemu przeprowadzimy okresowy przegląd Państwa instalacji LPG, a także dokonamy diagnozy lub bardziej skomplikowanych napraw czy wymian, jak wymiana zbiornika, reduktora czy wtryskiwacz. Także zapraszam Państwa do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych oraz do śledzenia nas na Facebooku oraz subskrybowania kanału na YouTubie.